Ciao a tutti! Wprowadzenia do nauki włoskiego ciąg dalszy. Zapraszam oczywiście na Facebook do grupy poświęconej temu kursowi. Dziś na naszym kursie języka włoskiego od zera pytanie di chi? Di chi? A zatem pytanie di chi? Słówko chi już znamy i znaczy ono kto. Króciutko o osobach gramatycznych, czyli ja, ty, on, ona, pan, pani, my, wy, oni. A zatem io, io, ja, tu, ty, lui, on, lei, ona. I słówko lei pisane z dużej litery, pan albo pani. Na przykład lei, signora, pani, proszę pani. Lei, signore, pan, proszę pana. I liczba mnoga? Noi, my. Voi, wy. Loro, oni albo one. I ewentualnie loro, pisane z dużej litery, czyli państwo. Tak, formy grzecznościowe. Tutaj to lei z dużej litery oraz loro z dużej litery. I co z tym pytaniem di chi? Otóż di chi è. Di chi è tłumaczymy jako kogo jest, no może poprawniej czyje jest, czyje to jest, tak? Di chi è. I dalej liczba mnoga. Di chi sono. Di chi sono. Kogo są, czyje są. Słówko chi, kto, pamiętamy z poprzedniej lekcji. Teraz kilka pytań, w których zastanowimy się, jaką osobę czasownika essere, czyli być, wstawimy. Pierwsze pytanie. Di chi, czasownik, questo gatto. Questo gatto, ponieważ nie ma rodzajnika il, ale jest questo, zaimek wskazujący, który ze względu na końcówkę o mówi nam, że to jest liczba pojedyncza. Akurat rodzaj nie jest istotny, ale liczba pojedyncza. Gatto oczywiście też liczba pojedyncza. A zatem di chi è questo gatto? Di chi è questo gatto? Czy jest ten kot? Kogo jest ten kot? Drugie pytanie. Di chi queste penne? Di chi queste penne? Queste, liczba mnoga, tak? Akurat rodzaj żeński. A zatem, di chi sono queste penne? Di chi sono queste penne? Czyje są te długopisy, te pióra? Dalej. Di chi questi fiori? Di chi questi fiori? Questi fiori, liczba mnoga. A zatem, di chi sono questi fiori? Di chi sono questi fiori? I dalej, di chi questa chiave? Di chi questa chiave? Questa chiave, liczba pojedyncza. Di chi è questa chiave? Di chi è questa chiave? Czy jest ten klucz? I teraz przetłumaczmy sobie, żeby nie było wątpliwości. Di chi è questo gatto? Di chi è questo gatto? Czy jest ten kot? Kogo jest ten kot? Di chi sono queste penne? Di chi sono queste penne? Czyje są te pióra, długopisy? Di chi sono questi fiori? Di chi sono questi fiori? Czyje są te kwiaty? Di chi è questa chiave? Di chi è questa chiave? Czy jest ten klucz? I odpowiedź. Di chi è questo gatto? È di Pietro. È di Pietro. Czyli czy jest ten kot? Jest Piotra. Piotra, tak? Można powiedzieć questo gatto è di Pietro. Ewentualnie. È di Pietro questo gatto. È di Pietro. To jest Piotra kot. Dalej. Di chi sono queste penne? Sono di Maria e Gianni. Sono di Maria e Gianni. Są,
te długopisy Marii i Gianniego, tak? Lub też queste penne sono di Maria e Gianni. Sono di Maria e Gianni queste penne. Te długopisy są Marii i Gianniego, należą do Marii i Gianniego. Di chi sono questi fiori? Sono di Francesca. Sono di Francesca. Questi fiori sono di Francesca. Sono di Francesca questi fiori. Tak, wszystko zależy od kontekstu, jak chcemy odpowiedzieć. Di chi è questa chiave? È di Carlo e Laura. È di Carlo e Laura. Jest ten klucz, tak? Carla i Laure. Questa chiave è di Carlo e Laura. È di Carlo e Laura questa chiave. Czyli è di Pietro. Ten kot jest Piotra. Sono di Maria e Gianni. Są Marii i Gianniego. Należą do Marii i Gianniego. Te piura, te długopisy. Sono di Francesca. Są Franceschi. Te kwiaty należą do Franceschi. È di Carlo e Laura. Ten klucz jest Karla i Laury. A zatem pytanie di chi, tak, to pytanie kogo, ewentualnie czego. W pytaniu mamy dwa słówka. Di i chi. Di chi, di Pietro, di Maria e Gianni. A zatem kogo? Piotra. Tak? Kogo czego? Tak? Kogo? Marii i Gianniego. Jest to nic innego jak dopełniacz. Kogo, czego, tak? Przypadek dopełniacz. I to warto zapamiętać w kontekście tego małego słówka di. Małe słówko di powoduje, że pytamy kogo, czego. Że pytamy dopełniaczu. We włoskim rzeczowniki, na przykład Pietro, nie odmieniają się przez przypadki w taki sposób jak w polskim. Czyli nie ma dodatkowych końcówek. Piotr, Piotra, Piotrowi i tak dalej. Tak? Z Piotrem, o Piotrze i tak dalej. Tutaj o tej relacji, akurat dopełniaczowej, decyduje słówko di. Di Pietro mówi nam, że coś należy do Piotra. To małe słówko di to jest po prostu przyimek i warto poznać włoską nazwę przyimków, mianowicie la preposizione di. Tak? La preposizione, czyli przyimek. Warto znać te nazwy, ponieważ o przyimkach, które spędzają sens powiek uczącym się włoskiego, będzie mowa w nieskończoność. Akurat forma di to jest tak zwana la preposizione semplice. Preposizione semplice, czyli przyimek prosty. Liczba mnoga, le preposizioni semplici. Czyli przyimki proste. Le preposizioni semplici. Di nie jest osamotnione. Tych przyimków jeszcze jest kilka innych. A zatem przyimek di w tym wypadku kieruje nas do pytania kogo, czego. Czyli do dopełniacza. Di Pietro, di Maria. I kilka zdań. Di chi è questa macchina? Di chi è questa macchina? Czy jest ten samochód? La macchina to samochód. Prócz tego znaczenia, oczywiście, także ogólnie o różnych typach maszyn, tak? Maszyna także, czy urządzenie niekiedy, ale nie myślmy o maszynach, pomyślmy o samochodzie. La macchina to po prostu samochód. Di chi è questa macchina? È di Laura. È di Laura. Jest Laury, tak? Di chi è questa macchina? È di Laura? Czy jest ten samochód? Laury? Sì, è di Laura. Tak, Laury. Sì, è di Laura. Czyli innymi słowy, Laura ha una macchina. Laura ha una macchina. A konkretnie, Laura ha una Chevrolet. Laura ha una Chevrolet. Czyli Laura ma Chevroleta. Słówko a oznacza ma i jak być może już wiecie, jest to czasownik avere, mieć, avere. Jeszcze raz. Di chi è questa macchina? Di chi è questa macchina? È di Laura. Sì, è di Laura. Laura ha una Chevrolet. Lub też
No, non è di Laura, è di Claudia. No, non è di Laura, è di Claudia. Nie, nie jest Laure, jest Claudi. Claudia ha una Chevrolet. Claudia ha una Chevrolet. Claudia ma Chevroletta. I przy okazji zwróćmy uwagę na taką rzecz. Tutaj mamy markę samochodu, Chevrolet. Jest to la macchina, tak? La macchina, rodzaj żeński. A zatem una macchina, una Chevrolet. We włoskim mamy na przykład avere, tak? Mieć. Una Fiat, una Fiat. Tak zawsze mówimy, określając markę samochodu. Una Fiat. Na przykład avere una Fiat, mieć Fiata. Avere una Alfa Romeo. Una Alfa Romeo. Mieć Alfę Romeo. W taki sam sposób mówimy o modelach samochodów, na przykład. Avere una Golf. Avere una Golf. Czyli mieć Golfa. Rodzaj żeński. Una Golf. Za każdym razem jest rodzaj żeński. Nawet wtedy, kiedy mówimy avere una Mustang. Avere una Mustang. Model Forda Mustanga również jest rodzaju żeńskiego. Tak jest we włoskim. I dalej. Di chi è questa macchina? Di chi è questa macchina? Czy jest ten samochód? Quale macchina? Quale macchina? Który samochód? Tak? Jaki samochód? I odpowiedź. Questa qui. Questa qui. Ten tutaj. Questa macchina. Rodzaj żeński. Qui. Słówko quale w tym użyciu oznacza który. Który samochód? Ewentualnie jaki samochód. Di chi è questa macchina? Quale macchina? Questa qui. Liczba mnoga. Di chi sono queste macchine? Di chi sono queste macchine? Czyje są te samochody? Sono di Giulia. Sono di Giulia. Należą do Giulii. Są Giulii. Sì, sono di Giulia. Sì, sono di Giulia. Tak, są Giulii. Należą do Giulii. Albo. No, non sono di Giulia. Sono di Romeo. No, non sono di Giulia. Sono di Romeo. Nie, nie są Giulii. Są Romea. Di chi sono queste macchine? Sono di Giulia. Sì, sono di Giulia. No, non sono di Giulia, sono di Romeo. Eventualmente, di chi sono queste macchine? Macchine? Quali? Macchine? Quali? Samochody? Które? Jakie? Macchine? Quali? Słówko quale, liczba pojedyncza. Quali, liczba mnoga. Queste qui, te tutaj. Queste qui. Di chi sono queste macchine? Macchine? Quali? Queste qui? E na koniec. Di chi è quella macchina? Di chi è quella macchina? Czy jest tamten samochód? Di chi è quella macchina? Di chi è quella macchina? Czy jest tamten samochód, który właśnie ucieka swojemu kierowcy? Quale macchina? Quale macchina? Który samochód? Jaki samochód? Quella lì. Tamta tam. Tak? Tamta tam. Quella tamta lì. Tam. Beh. È di Marco. Beh. È di Marco. Słówko beh oznacza mniej więcej cóż. Jest to słowo bene, czyli dobrze, powiedziane w sposób nieco ironiczny. Tak? Beh. È di Marco. Przy okazji chciałam Was przestrzec, gdy podróżujecie po Włoszech samochodem, zwłaszcza w starszych częściach miast, nie pozostawiajmy samochodów zaparkowanych bez zaciągnięcia ręcznego hamulca. Przydaje się to zwykle tam, gdzie ulice mają spadek. Co prawda do historycznych centrów wjazdu nie ma samochodem, ale włoskie miasta są przecież stare, mają wąskie uliczki, często z dużym spadkiem. Proszę pamiętać, zawsze zaciągnąć hamulec ręczny. Di chi è quella macchina? Quale macchina? Quella lì. Beh, è di Marco. Marco, chcąc nie chcąc, zsuwa się w dół
Także popatrzcie na dół, gdzie pod tym filmem znajdziecie linki i do grupy na Facebooku, i być może do jakichś kolejnych filmików, które będą stanowiły uzupełnienie do tej lekcji. Na razie nie podaję numeru strony w podręczniku. Zrobię to dopiero po kolejnej lekcji, ponieważ kolejna lekcja razem z tą tutaj będą stanowiły całość. A zatem proszę obejrzeć następną lekcję i wtedy zajrzeć do podręcznika. Teraz to wszystko. Grazie. Ciao, ciao.